Tylko w ciągu dwóch ostatnich lat gmina Bolesławiec uwolniła swoich mieszkańców od ponad 720 ton azbestu. Ale na tym nie koniec. Według przeprowadzonej inwentaryzacji na terenie gminy pozostało jeszcze sporo tego niebezpiecznego materiału. Po uruchomieniu pierwszego projektu w roku 2016 okazało się, że część ludzi ze strachu czy z innych przyczyn nie ujawniła, że posiadają wyroby zawierające azbest. Zaktualizowaliśmy to. Dzisiaj wiemy, ale nie wiemy, czy to jest już ostateczne szacunki, że tego wyrobów tych jest około 1700 ton w gminie. A to oznacza, że gmina będzie kontynuować dotychczasowy program usuwania azbestu, korzystając tak jak do tej pory z dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska we Wrocławiu. W tamtym roku 260 ton odebraliśmy od mieszkańców. Mieszkańców to nic nie kosztowało, ponieważ tutaj środki Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska były na to wykorzystane i dokładaliśmy brakujące 15% z budżetu po to, żeby ludzi zachęcić, żeby pozbyć się skutecznie azbestu z gminy. W tym roku 460 ton azbestu i miało być ponad 600, ale dwóch dużych właścicieli nieruchomości, budynków inwentarskich wycofało się. Widocznie środków brakło im na to, żeby wykonać nowe pokrycie. Bo o ile za usunięcie i utylizację azbestu mieszkańcy nie płacą, o tyle pokrycie dachu nowym materiałem jest już w gestii właścicieli nieruchomości. Gmina Bolesławiec zamierza rozwiązać problem azbestu najszybciej jak się da, nie czekając do daty granicznej, czyli 2032 roku. Dlatego realizowane przez nią projekty są jednymi z największych, o ile nie największe, z tych realizowanych przez gminy na Dolnym Śląsku. Na deklaracje od chętnych, którzy chcieliby bezpłatnie pozbyć się azbestu w przyszłym roku, gmina czeka do 12 stycznia.